filmików, co najmniej 13 minut codziennie. Dzisiaj znowu o Dungeons and Dragons, a konkretnie o budowaniu świata. Jakiś czas temu na jednym z forów, które dotyczyły robienia map do RPG-ów różnego rodzaju, rozgorzała taka dyskusja, która stała się na tym forum po prostu memem. A konkretnie chodziło o realistyczne ułożenie i realistyczny rozkład rzek na mapach robionych przez DM-ów, żeby pokazać swój świat. I z jednej strony faktycznie przyznałem temu rację i pomyślałem sobie, no tak, faktycznie rzeki stworzone powinny być realistyczne i tutaj powinna być, prawda, delta tu powinny zawsze płynąć z gór do morza i tak dalej, i tak dalej. Natomiast po jakimś czasie pomyślałem sobie, no dobrze, ale dlaczego mam się tak ograniczać? Przecież to jest świat totalnej fantazji i być może na przykład jest jakiś czynnik, którego nie ma w naszym świecie, który powoduje, że wygląda to inaczej. No i wtedy pomyślałem sobie trochę szerzej. Jak bardzo świat rzeczywisty i prawa nim rządzące mają wpływ na rozgrywkę? Jak bardzo możemy się wzorować, czy powinniśmy się wzorować, jeżeli chodzi o fabułę, o realia świata, o właśnie rzeczy geograficzne, o po prostu rzeczywistość? No i doszedłem do wniosku, że tak jak wszystko, tak jak dobry science fiction, najlepsze jest wtedy, kiedy jest w tym trochę czegoś, co jest nam znane. Czyli jeżeli mamy jakąś rzeczywistość, jakiś układ, do którego możemy się odwołać, jeżeli chodzi o pamięć, jeżeli chodzi o naszą wiedzę historyczną i tak dalej, i tak dalej. Więc tak, moim zdaniem powinno się problemy prawdziwego świata, motywy, które znamy z życia, wziąć i umieścić w fabule, dlatego że gracze to docenią i od razu będą wiedzieli, jak się znaleźć w tym środowisku. A jeżeli chodzi o takie rzeczy geograficzne, jak najbardziej fajnie jest takie rzeczy umieszczać, fajnie jest planować świat trochę geograficznie, patrząc mniej więcej, gdzie są strefy klimatyczne, to potem bardzo pomaga, kiedy ten świat jest po prostu spójny. Kiedy jest spójny i logiczny. Dlaczego to pomaga? Dlatego, że być może będzie taka sytuacja, że w świecie, w którym stworzymy, nie tylko my jako mistrz będziemy prowadzić grę. Tak najprawdopodobniej będzie w moim przypadku, kiedy w moim świecie, który wymyśliłem, będą działy się przygody prowadzone przez innych mistrzów. I w tym momencie doskonale wiem, że jakaś tam logika, którą ustaliłem w tym świecie, jest w porządku i jest zrozumiała przez innych mistrzów, no i potem jako konsekwencja przez innych graczy. Oczywiście to wszystko, czyli ta rzeczywistość i ta realność tego wszystkiego nie powinna być taka hegemoniczna, dlatego że też, że mówimy tu o świecie, w którym istnieją potwory i wynaturzenia i demony wychodzą z piekła, więc tak naprawdę nie wszystko musi być zgodnie z podręcznikiem geografii i biologii. Mogą być też jakieś odstępstwa. I nie powinno to nas ograniczać aż tak mocno, jeżeli jest to na przykład jakiś trzon fabularny, bądź też wymyśliliśmy sobie, że coś ma wyglądać tak albo inaczej. Właśnie jeżeli są rzeczy, które są niezgodne trochę z rzeczywistością, jeżeli są takie niestandardowe, to one właśnie będą wywoływały zachwyt, będą wywoływały
osłupienie wśród graczy, kiedy będą spotykali, kiedy ich postacie będą spotykały się z czymś, co jest totalnie sprzeczne z rzeczywistością, jak na przykład wielkie latające miasto na latającej skale. Jest to absolutnie fantazja, coś takiego nie może mieć miejsca, no ale wystarczająco dobrze można to wyjaśnić i jest to świetna rzecz, którą można pokazać. No i wtedy gracze stoją z otwartymi ustami z wrażenia, bo coś takiego opisujecie i opisujecie to tak, że to funkcjonuje normalnie i to funkcjonuje już jakieś 200 lat, tak jest. Są legendy, które mówią, że to się wydarzyło w wyniku jakiegoś tam magicznego wydarzenia i dlatego całe miasto zostało założone na tej skale. Jest to świetny pomysł na założenie miasta, ponieważ jest bezpieczne, wszystko jest świetnie skomunikowane, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego nie? Ograniczeniem jest tylko nasza fantazja, ograniczeniem jest tylko to, jak dobrze coś opiszemy. Więc tak. Rzeczywistość i ten rys uprawdopodobniający, chyba tak, świat i prawa nim rządzące, ale jednocześnie fantazja i puszczenie wywodzów fantazji. Dlaczego ja lubię fantasy? Mimo że przed tym, jak zacząłem grać w ten Dungeons & Dragons, nigdy nie byłem wielkim fanem fantasy. Nie czytałem Tolkiena, nie byłem wkręcony w ten świat średniowiecznego fantasy. Bardziej wolałem science fiction i szczerze mówiąc, myślałem, że tak naprawdę, że jeżeli będę grał kiedykolwiek w jakiegokolwiek RPG-a, to będzie coś raczej w naszym nowoczesnym świecie. Tak samo jak pamiętam, jak wszyscy mi opowiadali, że jaką świetną grą jest Diablo, to ja jednak wolałem Fallouta postapokaliptycznego. Cała ta magia i te wszystkie rasy i to bieganie z mieczem nie wydawało mi się tak fajne jak posiadanie fajnej broni palnej albo jakiejś plazmowej albo laserowej. Więc cóż. Teraz z perspektywy czasu wiem, że no cóż, w Dungeons and Dragons jest fajne pod względem świata, który jest, pod względem swobody i pod względem mechaniki. To, że nie ma nic wspólnego z rzeczywistym światem, to nie do końca jest przeszkoda i uważam nawet, że należy zawsze coś zrobić, żeby coś miało wspólnego z rzeczywistym światem. Ja robię to tak, że akurat w tej kampanii najdłuższej, którą prowadziłem, zrobiłem sytuację geopolityczną i polityczną w pewnym regionie, która przypomina sytuację polityczną niektórych krajów w naszym regionie. Tak, naszego kraju. I zrobiłem to specjalnie, dlatego że chciałem, że tak powiem, przepracować, ubrać w inny kostium to, co chciałem pokazać. Innym razem będę chciał się wziąć za coś innego. Już kiełkuje mi pomysł w głowie, który trochę weźmie się za kolonializm, więc przeskoczymy na zupełnie inne terytorium. I tak, też będą tam tematy, które będą przypominały właśnie te, które znamy na przykład z Nowego Świata w czasach podbojów i w czasach odkryć geograficznych. Więc pewnie, czemu nie wziąć motywów, czemu nie wziąć nawet map, nawet całych map. Widziałem takie rzeczy, że DM-owie brali mapę prawdziwej wyspy, prawdziwego lądu, obracali ją i trochę edytowali i mieli gotową mapę, która wyglądała bardzo naturalnie, dlatego że była naturalną mapą, tylko była trochę edytowana. Więc jak najbardziej, czemu nie? Wszystko to, co uprawdopodobnia ten świat, który tworzymy, jest plusem w tą stronę. Co
Co jeszcze? Coś chciałem powiedzieć a propos świata prawdziwego i uprawdopodobnienia. Straciłem wątek teraz. Chciałem na pewno powiedzieć o tym, że motywy z prawdziwego świata, które się stosuje, których się używa, oczywiście powinny być stosowane w taki sposób, żeby żaden z graczy nie poczuł się obrażony, żeby nie naruszyć niczyjego dobrego imienia, więc z kwestiami rasowymi i seksualnymi uważałbym trochę. Natomiast jeżeli wszystko jest zrobione przy porozumieniu z graczami i z taktem i ze smakiem, myślę, że nie powinno być problemu. Ja zamierzam zrobić tę kampanię, która będzie kampanią kolonialną na zupełnie nowym lądzie, na którym będzie mnóstwo plemion tubylczych oraz oprócz tego będą również wojska różnych krajów, różnych narodów, które będą starały się kolonizować, i w tym wszystkim będzie jakaś intryga, będzie nasi bohaterowie będą próbowali czegoś dokonać, więc będą różne frakcje. No i to może być ciekawe. I będzie to wzorowane właśnie na wczesnych latach, kiedy Ameryka Północna była kolonią i tam też były imperia, które się ścierały. Były plemiona rdzennych mieszkańców, które musiały się opowiedzieć po stronie jednego imperium, inne po stronie drugiego, bo walczyły między sobą. Więc to jest bardzo ciekawe i używając tego, co znamy, możemy stworzyć coś nowego, bo to nie jest plagiat, to nie jest mało oryginalne. Umiejętność łączenia motywów, które już znamy, robienie takiego patchworku, robienie takiego remiksu, to też jest wartość w naszych postmodernistycznych czasach. Można powiedzieć, że nie, no wszystko już było, wszystko. Tak, wszystko już było w takim albo innym stylu. To od nas zależy, jak bardzo, jak sprawnie, jak dobrze jesteśmy w stanie to wykorzystać. Kiedyś widziałem na polskiej telewizji TVP Kultura program o jednym z moich ulubionych pisarzy, Neilu Gaimanie. I Neil Gaiman tam został określony jako autor horrorów raczej. I w pewnym momencie prowadzący zadał pytanie, czego boi się Neil Gaiman? I jeden z redaktorów, który przez cały program był strasznie krytyczny wobec Neila Gaimana, i był tak nachalny, że wszyscy inni się wręcz tak śmiali trochę z tego, bo było to niezręczne. W pewnym momencie odpowiedział: oryginalności, dlatego że nic sam nie wymyśla, tylko bierze wszystko. Tak, zgadza się. Gaiman bierze motywy, które są znane z kultury, z religii chrześcijańskich, z religii pogańskich, stare, różne takie motywy, miesza i robi z tego coś nowego, robi ciekawe opowieści z żywymi, ciekawymi postaciami. Czy to znaczy, że jest mało oryginalny, dlatego że korzysta z motywów starych bogów przedchrześcijańskich, dlatego że nie wymyśla sobie tych bogów? Nie, to znaczy, że po prostu sprawnie korzysta z tego, co daje nam kultura. Tak uważam i tym jest zawsze każdy DM, że bierze to, co daje kultura i przetwarza to w jakiś sposób i robi nową opowieść. Nową opowieść, która jest zupełnie nowymi emocjami i gracze mogą doświadczyć czegoś zupełnie innego niż w twórczości, którą czytali, oglądali, którą przyswajali wcześniej do tej pory. To wszystko. Dziękuję. Do jutra.